Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, tak sobie myślę. Myślę, że zrobimy kwestię tych strzał. Czy od kogoś jeszcze dostanę zadanie? W sumie to dostanę, więc weźmy tutaj, pogadajmy z gościem w karczmie najpierw. Dość ryzykowna kradzież, dam radę, nie dam rady. Witaj, witaj, nieznajomy. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Wszystko, co zechcesz. Co dokładnie cię interesuje? Na co trzeba zwracać uwagę? W tej chwili wszystko kręci się wokół Beliara. Po wyspie kręci się cały tłum orkowych najemników. Uważaj więc, by nie wejść im w drogę. Inaczej to wszystko może się źle skończyć. Są jakieś miejsca, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Cóż, wszędzie tam, gdzie są ci przeklęci najemnicy. Ale gdzie konkretnie obozują, nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej się rozdzielili, aby kontrolować jak największy obszar. Ale to nie wszystko. Na Tamorze jest pełno potworów. Uważaj więc, jeśli szanujesz swoje życie. A przede wszystkim omijaj stary cmentarz w zachodnich górach. Dlaczego tak nagle? A dlatego, człowieku, ponieważ jest przeklęty i pełno tam nieumarłych Stamblera. Więc najlepiej trzymać się z dala od tego miejsca. Stamblera. A co to za jeden? Nie tak głośno. Stamler to potężny duch, który może wskrzeszać umarłych z grobu. Już wielu ludzi, którzy zakłócili spokój starego cmentarza, poniosło straszliwą śmierć z rąk jego sług. Skąd to wiesz? Od człowieka, który miał styczność z tą klątwą. Relacja naocznego świadka, kolego. Ale nie jednego z tych, którzy ponieśli straszliwą śmierć z rąk sług Stamlera. Tak w sumie. Bzdura. Oczywiście, że nie umarł, przecież wtedy nie mógłby mi nic powiedzieć. To znaczy, że twój naoczny świadek prawie zmarł straszliwą śmiercią. Właśnie tak. Dlaczego mam wrażenie, że sobie ze mnie kpisz? Dlaczego miałbym to robić? Jak wynika z twoich słów, omawiamy tutaj kwestię o śmiertelnym znaczeniu, czyż nie? Zgadza się, nieznajomy. I nie powinieneś śmiać się z tych rzeczy, w przeciwnym razie Stamler kiedyś się do ciebie dobierze. Co jeszcze wiesz o Stamlerze? Od jak dawna się tu pojawia? Cóż, niewiele o nim wiem. Wiem tylko, że był potężnym magiem, zabitym przez mieszkańców Tejmy i za jakąś zbrodnię. A od jak dawna się tu pojawia? Nie wiem. Już mój dziadek opowiadał mi o nim wieczorami przerażające historie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Stamlerze, spytaj na zamku. Ci, którzy tam mieszkają, powinni więcej o nim wiedzieć. No dobra. Pokaż mi. Co ty masz? Nic ciekawego w sumie. Hej ty, posłuchaj mnie. Co jeszcze? Założę się, że umierasz z pragnienia. Możliwe. Więc słuchaj mnie uważnie. Przynieś mi 10 serafisów, a ja dam ci 5 butelek napitku. Brzmi nieźle. Zgoda. Gdzie znajdę serafisy? Zawsze zbierałem je pod murami miasta. Gdy tylko wyjdziesz przez bramy, zobaczysz je po prawej stronie. W sprawie serafisów. Tak. Mam je. Świetnie. Daj je tutaj. Dobrze. Masz tu napitek, jak obiecałem. Chciałbym się dowiedzieć czegoś o Fulku. O Fulku. Dobrze. Mogę ci o nim wiele powiedzieć, tylko nie mów mu o tym. Ten człowiek pojawił się kiedyś na naszej wyspie i prawie natychmiast został mianowany doradcą Brune. Od tego czasu wiele się zmieniło. Brama do zamku została zamknięta, a spotkanie z Brunem jest teraz o wiele trudniejsze niż kiedyś. Wiesz o nim coś jeszcze? Na przykład, skąd przybył i w jakim celu? Tego nie wiem. Wybacz. Ale na twoim miejscu, uważałbym na niego. A dlaczego? Fulko już wsadził do więzienia jednego człowieka, który chciał porozmawiać z Brunem. Tak. I co się z nim stało? Nic, do tej pory tam siedzi. I o ile wiem, nikt nie zamierza go wypuścić. I to tylko dlatego, że chciał porozmawiać z Brunem. O ile mi wiadomo, to tak. Gdzie znajduje się więzienie? To wieża przy tylnym murze miejskim. Nie przegapisz jej. No, tylko że my tam nawet wejść nie możemy. Poczekaj. Tak, o co chodzi? Słyszałem, że chcesz spotkać się z Brunem.
Jeśli pomożesz mi w jeszcze jednej sprawie, to zarekomenduję cię Stefanowi, żeby wpuścił cię na zamek. Co chcesz, żebym zrobił? Oprócz nalewki z serafisów, sprzedaję też nalewkę z jałowca, co również przynosi mi dużo złota. Niestety, jagody jałowca rosną w dość niebezpiecznych miejscach. Gdzie można znaleźć takie jagody? Krzewy jałowca znajdziesz na południe stąd, w pobliżu miejsca, gdzie mieszka Dwal Ginter. Ginter nie przepada za ludźmi z miasta. I nie zdziw się na jego widok, jeśli będziesz z nim rozmawiać. Jeśli pójdziesz w kierunku chaty Dwala, powinieneś kierować się trochę w lewo, aż dojdziesz do krawędzi. Jak dojdziesz do krawędzi, zobaczysz z niej morze. Tam niżej jest droga, prowadząca na mokradła. Jednak ty nie pójdziesz tą drogą, ale ruszysz dalej na południe. Znajdziesz stare ognisko. To kiedyś był obóz myśliwych. Ale już od długiego czasu nikt go nie używa. W pobliżu ogniska znajdziesz cztery krzaki, na których znajdziesz wystarczającą ilość jagód jałowca. Przynieś mi 20 jagód jałowca. Tyle mi powinno wystarczyć. Cóż, dobrze. Powiedziałeś jednak, że ta okolica jest niebezpieczna. To prawda. Są tam dziki i wilki. Mówią też, że można tam nawet spotkać cieniostwora. Właśnie takie zwierzęta można spotkać na Tamorze. Musisz więc zachować ostrożność, kiedy tam pójdziesz. Dobra, no to jest prawda akurat. Tam jest cieniostwór. Wiecie co, bo ja jeszcze potrzebuję się dostać raz do myśliwych. Ponieważ jak już tam idę faktycznie po te nasiona jałowca, to wypadałoby umieć zbierać. Aha, bo ja tego nie zabijałam, dobra. Wypadałoby umieć zbierać sobie z przeciwników, a konkretnie z cieniostworów rogi. Bo jak dobrze wiecie, to jest naprawdę fajny, pożądany raczej towar, wydaje mi się, no nie? Więc skoczmy na szybko do myśliwych. Goni mnie coś? Nie. Dobra, bo ja widzę, że trochę... Dobra, to są te pszczoły. Hans mnie mógł uczyć? Tak jest. Naucz mnie polować. Rogi. Rogi cieniostwora są bardzo twarde, to też używa się ich do robienia figurek i narzędzi. Dobra, coś jeszcze o polowaniu? Mam bodajże 4 punkty teraz, no nie? Tak, usuwanie żądeł. Raczej nie. Skradanie jeszcze by się przydało, ale już mi niestety brakło punktów. Także ruszajmy szybko teleportacją do miasta. I teraz możemy sobie wyjść już. Mam nadzieję, że nie będę miała dużych problemów z tym cieniostworem. Był w sztok. Zobaczymy zresztą. Tutaj jest też bardzo dużo przeciwników. Właśnie są też dziki, na tym mi zależało. Zobaczmy. Fajnie. Taki dzik, jak wejdzie krycik, to jest na hita. Miało być 12 skórek dzika, no nie? No, dawaj. Jak na razie to bardzo ładnie nam idzie. Dzików jest dosyć dużo. O nie, schowałam broń przez przypadek. Straszne. Problem jest taki, że nie da się za bardzo kręcić kamerą w momencie, gdy używam tego ataku z tarczą. W sumie jedyny ruch, jaki wtedy mogę zrobić, to się chyba cofnąć. Miało być 12 skór, no nie? Będę miała trochę może problem z 12. No ale to się okaże. Tu jest to zejście w sumie.
Tam są wilki na dole, ale mi też zależy na tych dzikach. Właśnie, bo tam nie było dzików na dole. Siema, dziku. Okej. Widzę, że się trochę... Trochę to było głupie. Bo jak na złość teraz kryta nie mam. Dobra, ale jakoś się udało. Tam miało być 12 skórek, no nie? Chyba tak. Zaraz sprawdzimy, ile mam. Okej, sprawdzamy w takim razie. Skóra, 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 skóra. Wilka to nie. Skrzydła. Skóra dzika. Nie widzę. Okej, 10. Czyli jeszcze te dwa dziki. Nawet są tutaj trzy od razu. Nawet więcej widzę. Są też roślinki. Tutaj już jest ten drwal, tak w ogóle. Jakby się ktoś zastanawiał. Ale wiecie co, naprawdę dobrze nam idzie. Dobra, jakiś kryt będzie. Okej, ładnie. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj jest. W tym miejscu. Tu będą też jeszcze przeciwnicy, jest ten drwal. On ma u siebie też jakieś fajne rzeczy. Z tego, co widzę. No, owcza skóra to może tam nie jest jakiś nie wiadomo jaki drop. Możemy go okraść. Z tego, co pamiętam, to nie ma co z nim za bardzo gadać. Zresztą jak już to później to ogarniemy. Chodźmy na razie poszukać tego jałowca. Jak dobrze pójdzie, to się dostaniemy właśnie dzisiaj do tej górnej jakby dzielnicy, tam do Bruna. Tam też jest parę miejsc, gdzie można kradzież kieszonkową ogarnąć. Ja chyba kuźwa źle schodzę, wiecie? Bo to chyba nie jest tam, to było gdzieś, to było tam. Albo nie, zaraz. Nie pamiętam, ej, tu jest więcej tego niż myślałam, zaraz. To było tutaj. To co tam jest na dole? Ja tam nigdy chyba nie byłam. To naprawdę fajnie. Widać już jałowca. Chyba, że wywalili tego... Nie no, jest ten cieniostwór tutaj normalnie. Zaraz się nim zajmiemy. Znaczy, da się ogólnie zebrać tego jałowca, jak się... Jeżeli mamy skradanie się. Dobra, tutaj mamy ten jałowiec. Cztery zebrane. 6. Okej. Dobra, robimy save'a. Dobra, no ja wam mówię, że się da. Ale ja nie zaryzykuję. Co się stanie, jak zrobimy tak?
O matko święta. Nie wiem, czy dobrze właśnie zrobiłam. Ale jakby się tak... Ajajaj. Ej, to było naprawdę mądre posunięcie z mojej strony. To się długo kastuje. Okej, widzę, że się zajął jedzonkiem, więc... Bądź co bądź, zyskaliśmy na tym. Dobra, to będę pamiętała, żeby po tego cieniostwora sobie później wrócić. Po prostu. Bo nie chcę, wiecie, teraz siedzieć i się męczyć. Jeżeli mam możliwość po prostu to olać. Także no nie będziemy tutaj kombinować aktualnie z tym cieniostworem. On sobie tam żre, jest wszystko po swojemu. My sobie stąd na luzie będziemy mogli wyjść. Zielona polna bestia. Kurde, z czym ja się chcę lać z jakimś cieniostworem? Mi chyba odbiło. Nie wiem. Leśny smarc. Okej. Nie będziemy jeszcze wracać, tak? Bo ja sobie przejdę tędy. I tędy. I zobaczymy, czy coś tutaj jest ciekawego. Może nawet pogadamy sobie z tym gościem. W sumie prześpię się u niego w chacie. Cześć, Ginter. Witaj, co tu robisz? A co według ciebie mogę robić? Te drewno. W końcu jestem Dwalem. Jasne. A jak masz na imię? Ginter. A ty kto? Nazywam się Roland. Jestem marynarzem ze statku Albatros. Tak. I co tu robisz? Muszę pogadać z gubernatorem. Z Bruno. No to życzę powodzenia. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Po prostu głośno myślę. Co możesz mi powiedzieć o Tamorze? Niewiele. Dawniej wyspa była częścią królestwa Erchaobara. Teraz jesteśmy niezależni. Niezależni. Jak w ogóle do tego doszło? Pewnego dnia ludzie po prostu rozczarowali się królem. Szczegółów nie znam. Jak to? Nie wiesz, dlaczego oddzieliliście się od króla? A po co mi to? Zupełnie mi to zwisa, co tam wyprawiają mieszkańcy miasta. Zależy mi tylko na tym, aby pozostawiono mnie w spokoju. Aha, no to super, Ginter. Pokaż mi. Kawałek drewna, pień i piła. Co wiesz o najemnikach orków? Niewiele. Pewnego dnia pojawiła się tu flota orków i wysadziła tych ludzi na brzeg. I od tego czasu oni oblegają miasto. Czy wiesz, ilu najemników zeszło na brzeg? Nie. Myślisz, że ich liczyłem? Mam ważniejsze sprawy na głowie. No dobrze. Ale może zwróciłeś uwagę, w którą stronę odpłynęła flota? Nie. A niby dlaczego? Nie interesuje mnie to, dokąd popłynęli. Najważniejsze, że orkowie odpłynęli. Mamy wystarczająco dużo problemów z ich najemnikami. A tak w ogóle, to zagadaliśmy się, a ja mam sporo do roboty. Więc zostaw mnie już w spokoju, dobrze? Dobra, stary. No to ja sobie skorzystam z twojego łóżeczka i zaraz polecimy dalej. Ekspić i w ogóle. Co ciekawe, on nie śpi. W tej swojej chacie, non stop tu siedzi. Spoko. No i tutaj jest właśnie sporo polnych bestyjek. I to pasuje, bo to jest ekspik jednak. Powiem wam, że to dźgnięcie do przodu ma bardzo fajny zasięg. A ten cios obrotowy jest jeszcze lepszy na większość przeciwników. Szczególnie jak wejdzie na przykład krycik, albo... Nawet i bez tego kryta jest... Zajebiście. Nie mogę się doczekać, aż to stestujemy później.
Zbieraj te jagody. No i dobra. Tutaj wyzbierane. Tam jeszcze mamy do pokonania stworki, ale to w sumie tam kiedy indziej będziemy buszować po tamtej stronie. Tu bym się mogła do obozu myśliwych przebić jeszcze przez część przeciwników, którzy nam zostali, bo są niepowybijani. A to są gobliny, więc nie ma co się, wiecie. Może ten obrotowy cios to nie jest najlepsza rzecz, którą mogę zrobić. Ale takie te zwykłe wystarczą. No dawaj, gincie. Nie no, dobra, ładnie to idzie i tak. Tylko, że one za bardzo tańczą wokół mnie, żeby to się sprawdziło. Wydaje mi się, że to jest mało realna rzecz. Żeby była aż tak fajna. Tam jest więcej jeszcze goblinów. Kretoszczury. W sumie. Szczury. Więcej goblinów. Dobra. Chociaż w sumie tu jest jaskinka, można by było ją też od razu zbadać. Co mi szkodzi? Jeszcze możemy ewentualnie z kuszy sobie postrzelać. Bo dlaczego by nie? Siema. To nie jest problem. Ładnie. I co? Został tam jeden dosłownie, więc... Superansko wybite, jak trzeba. O nie, goblin wódz. Do widzenia panu. Co pan miał? Ciekawego w sumie. Taka jaskinia. Taka sobie, ale przynajmniej jest. Wiecie, no raczej mnie nic tutaj dużego nie zaskoczy w tym miejscu. Dobra, bo tu są już całkiem inne tereny, już się tu nie będę może pchać. Chociaż widzę, że ten kretoszczur tu się jednak lubi pchać w gips. I szczurki. Tam już jest stado ścierwojadów, to sobie odpuszczę. Tu są pszczoły. I jesteśmy z powrotem w obozie. Witam serdecznie. Oto twoje skóry. Dziękuję. Masz tu swoje strzały. Pokaż mi swoje towary. No i pięknie, co ty masz? Masz skóry dzika. Masz dużo strzału. Łuk myśliwski. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. Pomogłeś mi, teraz ja pomogę tobie. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć, ale musisz, nie będę, skoro tak, oprócz... Dobra, jednak, dobra, tak, dobra, wyrabianie strzał. Możesz, tak, mogę... Ale bełtów już nie. Nie. Strzelanie z tego, dobra. Garbowanie skór, polowanie. Co w tym rejonie jest szczególnego? No, po tej stronie wyspy, to przede wszystkim stary kamienny krąg. Znajduje się za naszym domkiem myśliwskim, na samym końcu wyspy. Ale to bardzo opustoszały obszar, jeśli zignorujesz potwory. Na szczycie góry, której spływa wodospad, znajduje się stary cmentarz. Ale tam nie byłem, bo po cmentarzu łazi nieumarły Stamler. To duch, który podobno nawiedza to miejsce od wieków. Czuję się tam bardzo nieswojo. Z nieumarłymi jakoś sobie poradzę.
Skoro tak, chętnie objaśnię tam drogę. Za górą z wodospadem, od strony wybrzeża, jest górska ścieżka. Idź dalej i dotrzesz następnego wodospadu. Stamtąd będzie droga, żeby dojść do samego szczytu. Tak dotrzesz do starego cmentarza. No cóż, pojęcia nie mam, dlaczego zbudowano cmentarz tak daleko od miasta. Może wtedy było to stare miejsce kultu. Nie mam pojęcia. Ale bądź ostrożny, jeśli tam pójdziesz. Nie należy lekceważyć nieumarłego Stamlera. Okej, stary, dzięki za info. Wracamy. Wrócimy sobie na piechotę, bo może jeszcze zgarnę te polne bestie, co tutaj biegały gdzieś. Zresztą tu jest jeszcze sporo przeciwników. Ty, a ja wbiłam nowy poziom, to może by się garbowania iść nauczyć. Chociaż pytanie jest takie, czy ja... mam coś takiego jak informacje ogólne. Wzmocnienie pancerzy. Dobry kowal byłby w stanie mnie tego wszystkiego nauczyć. No tak, byłby. Dobra, może troszeczkę spokojniej jednak pójdziemy z tymi... tutaj ścierwojadami. No dawaj, bo mi krytnie wchodzi teraz. No aż tyle HP tu nie mam. Spadamy. Zadziobia mnie. Ja w 12 nie wiem, gdzie się zapisałam w ogóle. Gdzie ja jestem? Nie ma czego plądrować. Przy goblinach. Przy tych goblinach. No, trochę bida. No i brakło mi tego zastranego kretoszczura. Do expa. No i dobra. To teraz mogę wracać już. Nawet tędy. Teleportacja do miasta. Powinna mieć wszystko. A, bo teraz ludzie to jeszcze śpią, nie? No jasne. Ale to znaczy, że teraz można tu sobie pozabierać rzeczy z tej karczmy. To cudnie. Wiecie, ja nie wiem, kto gdzie ma chatę swoją, więc... sprawdzanie. W ogóle z Klausem nie gadałam jeszcze wcale. Witaj. Masz może dla mnie jakąś robotę? Tak, jest jedna sprawa. Dobra. O co chodzi? Nasz mak wody, Telem, jakiś czas temu został obrabowany. Na ogół, to mi zlekono tę sprawę, ale jeśli chcesz, możesz się nią zająć. Dobrze, zajmę się tym. Doskonale. W takim razie idź do Telema i poznaj szczegóły tego zdarzenia. A ja będę mógł wrócić do libacji. Co powiedziałeś? Och, nic ważnego. Nie no, wcale, dobra. Dzięki, ale mamy questa, to jest najważniejsza rzecz. Ludzie widzę, że już idą. Lars, nie, ale karczmasz. No. Witaj. Oto twoje jagody jałowca. Świetnie. Teraz moi goście znowu będą mogli otrzymać wszystko, czego zapragnie ich serce. Dziękuję ci, mój przyjacielu. Co z twoją rekomendacją? Żaden problem. Zarekomenduję cię Stefanowi. Masz na to moje słowo. Dobra, tu jest pogadane. Tu są babeczki te i te. Tu jest Stefan. Coś jeszcze miałam komuś oddać? A no tak, Finko. Hej. Dla ciebie mam rzeczy. Zaraz. Ej, dlaczego ja nie dostałam paczki od tamtego typa za te... Co? Coś się tu zbagowało nieźle. Zbagowałam się to... Zbagować to się ja zbagowałam.
Dobra, mało ważne. Matko święta, co się tu wydarzyło? Jeszcze raz. Z tym się szybciej biegnie. Co się tu kuźwa stało, że on mi tej paczki nie dał? Nie mam pojęcia. Ale coś mi tutaj nie pasuje, przecież zrobiłam już dla niego zadanie. Dla jednego i dla drugiego. A mam tylko jedną paczuszkę. Ej, panowie. Markus. Wiecie co? Musimy chyba w Markusa wejść. Bo coś mi się tutaj bardzo nie podoba. Nie no, on nie ma tej paczki. Oni nie mają tych paczek. Ej, niedobrze. Dobra, ja już mam tą paczkę. Powinnam mieć, nie? Paczka strzał. Dobra, to teraz musimy zrobić tak, że ja tą paczkę sobie wyrzucę. Teraz zrobimy tak, B, Marvin, B, F2. No teraz mamy, trzeba Edit Focus zrobić, a nie Edit Abilities. Oni też widzę fajnie tam piszą. Dobra, i teraz zrobimy tak, F2, Insert. I przepisujemy. Dobra. PF, E i L. Mamy to. I mamy dwie nawet, więc powinno być już teraz dobrze. Sprawdzimy to. Kurde, ile się trzeba natentegować czasami, to jest hit. Jeszcze mój bohater się zbugował i teraz będziemy tak wolno chodzić. Witaj. Mam twoje pakiety. Doskonale. Daj je tutaj. Trzymaj. To pozwoli znów rozkręcić mój interes. Dziękuję, nieznajomy. A co z moją nagrodą? No, oczywiście, oto 20 sztuk złota. Tylko nie przepij zaraz tego. No cóż, właściwie liczyłem na więcej. Na więcej. Przecież nie była to trudna robota. A co myślałeś, że dam ci za to 500 sztuk złota? Tak, stary, bo jednak trochę mi to zajęło. Więzień, zamieszki. Dobra. To myślę, że możemy już. Ja wreszcie z Klausem rozmawiałam, tak. Chyba możemy pogadać ze Stefanem. Jeszcze jest Ralf, siema. Aha, to ty jesteś, dobra. Nie chciałam z karczmarzem. Stefan. Możemy z nim chwilę pogadać. Masz dla mnie jakieś zadanie. Dobrze, że pytasz. Akurat mam dla ciebie pewne zlecenie. Jakie? Na wybrzeżu jest wieża strażnicza, w której przebywa jeden z naszych ludzi. Już od dłuższego czasu nie mamy od niego żadnych wiadomości. A to znaczy, że trzeba tam pójść i dowiedzieć się, o co chodzi. Jasne. Chcesz, abym wyjaśnił, co się dzieje na wieży? Właśnie tak. Jeśli z tym sobie poradzisz, dam ci 100 sztuk złota. Zgoda. Ruszam w drogę. Dobra, wydaje mi się, że możemy już mu dać te 5 stówek, ale zrobimy save'a na wszelki wypadek. Co do tych 500 sztuk złota. No i co postanowiłeś? Dobrze. Oto twoje 500 sztuk złota. Dobrze. Skoro zdobyłeś zaufanie mieszkańców, możesz mieć klucz do zamku.
No i co? I nie dał mi tego klucza. Mogę spotkać się z Bruno. No cóż, niech pomyślę. Barman uważa, że wszystko jest w porządku. Masz połowę jego zapasów alkoholu, co? Finko mówi, że można na tobie polegać. To dobrze. Zasłużyłeś na jego zaufanie. Myśliwy Hans powiedział mi, że przyniosłeś mu łuk. Bardzo dobrze. Wkrótce znowu będzie mógł polować. Markus powiedział mi, że pomogłeś mu na polowaniu. Dałeś mi 500 sztuk złota. To znacznie przybliża cię do twojego celu. Dziękuję ci za darowiznę. Będzie dobrze spożytkowana. Wykonałeś wszystkie zadania, które miałeś zlecone. Ludzie ci ufają. A to znaczy, że przepuszczę cię do Bruno. Oto klucz do bram zamku. Okej, świetnie. To wszystko? Miałam z nim jeszcze jakieś inne opcje dialogowe, ale to już pies. I tak mamy normalnie dalej zadania. Stamler i wszystko. Cześć, Helena. Ty jesteś bardzo ryzykowna? No, bardzo. Dobra, moi drodzy, to co? Wydaje mi się, że zakończymy sobie ten odcinek. Jeszcze nie gadałam z Kowalem, więc zaczniemy od niego. W kolejnym odcinku. Dość prosta kradzież, dawaj. Super. Zaczniemy sobie od Kowala jeszcze tak, wiecie, żeby dopełnić. I wejdziemy sobie do miejsca, gdzie jest sala tronowa i ogólnie tam właśnie za mury. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnego odcinka. Cześć.